Witam, kochani, was wszystkich bardzo serdecznie w ostatni dzień października. A ja po nocy, po pracy, słuchajcie, codziennie po trochu wykopuję bananowce, różne rośliny ciepłolubne i część przyniosę tutaj do szklarni, część oczywiście powędruje do garażu, a część do domu, te, które znoszą taką wyższą temperaturę. No i moi drodzy, ja nigdy jeszcze tak długo bananów nie trzymałam w gruncie. Przeważnie już po 11 października miałam wszystko wykopane, ale z uwagi na to, że no w tym roku było dosyć długo ciepło, postanowiłam zostawić. Natomiast i w pracy ostatnio, wiecie, terminy goniły, było bardzo dużo pracy. I teraz po prostu wszystko, słuchajcie, naraz, bo w weekend zapowiadają u nas minus 2 w nocy. A jak zapowiadają minus 2, to może być o wiele, wiele niższa temperatura. Więc mam teraz, moi drodzy, urwanie głowy z tymi roślinami. A zobaczcie jeszcze, ile ja mam papryk. Widzieliście już nieraz. No, jakie ilości zbierałam tych papryk, tak? Tam już nie mówię o pomidorach w tym momencie ze swojego ogrodu, nie uprawiając ich prawie w gruncie, tak? Nie mając miejsca na to, żeby uprawiać no, różnego rodzaju warzywa w gruncie, pomimo tego mam tego mnóstwo. I teraz zobaczcie, moi drodzy, ile jest jeszcze zielonych. Ja tu miałam te posadzone przy szklarni na zewnątrz, część mi ładnie dojrzała, gdzie było więcej słońca, a gdzie było po prostu bardziej zacienione, no te papryki nie dały rady dojrzeć, bo jeszcze jeden tam, wiecie, wilet zarósł, ale jak ja się przyjrzałam, to ja zobaczyłam, że jeszcze jest, słuchajcie, mnóstwo papryk i to są różne odmiany papryk, więc szkoda, słuchajcie, szkoda. Tu oczywiście już mi kury wpadły, chociaż ja je wcześniej wpuszczałam. Tu jednak jeszcze się wstrzymam z tym, żeby one tu buszowały mi po tej szklarni. No dlatego, że muszę jeszcze, wiecie, tutaj przeorganizować to, choćby na to, żeby te wszystkie papryczki mogły sobie swobodnie dojrzeć. Nie ma to jak skrzaczka papryczka. Ja ich zebrałam naprawdę dużo. Ja zrobiłam już sporo przetworów, no ale ja nie mogę pozwolić, żeby mi się to wszystko zmarnowało, ponieważ to jest moja ciężka praca. Dobrze, moi drodzy, chodźcie, pójdziemy na chwilę do ogrodu, chociaż jest ciemno, to tam wam pokażę, jak to w tym momencie wszystko wygląda. I wrócimy sobie tutaj do szklarni. Ja tu postaram się jeszcze coś wykopać, jeszcze coś przynieść do tej szklarni i zaraz zobaczymy się z powrotem w szklarni. No jak widzicie, w ogrodzie jest już bardzo jesiennie, wieje wiatr. Te dwie ostatnie noce były jeszcze tak ciepłe, że słuchajcie, kochani, bardzo przyjemnie się pracowało. Jakby człowiek nie musiał iść spać, to można by było robić do rana. Tak było ciepło u mnie, było bardzo ciepło, aż dosłownie, słuchajcie, no nie do uwierzenia, jak było ciepło. No i zobaczcie tutaj, tutaj w tych paletach, przy tej kaskadzie pomidorowej rosły papryki. Jeszcze coś tu zostało, tak, jakieś niedobitki. Ja to wczoraj stąd wykopałam, wydostałam. Część tam właśnie posadziłam sobie do gruntu w szklarni, część do doniczek, jeżeli chodzi o ostre papryczki. I powiem wam, że jestem w szoku. Jestem bardzo zadowolona z tego, że posadziłam te papryki w tych paletach. Bardzo ładnie obrodziły, późno, właśnie bo późno, bo tutaj one też miały bardzo mało światła, tutaj się opuszczały pomidory, zasłaniały też te grządki paletowe, tak to nazwę. Pomimo to papryki dały sobie radę, część oczywiście dojrzało, większość nie dojrzało. O, tu jeszcze mam jakieś papryczki, słuchajcie, to nie są papryki dużo owocowe, to są takie słodkie, mało owocowe. I wiecie co, to chyba też wykopię. No, tutaj widzę, że sucho jest, właśnie też z uwagi na to, że tego miejsca tutaj no, na te rośliny nie ma zbyt dużo.
I jednak czym mniej ziemi, tak, w jakimś pojemniku, tym wiadomo, że szybciej rośliny przesychają. Pomimo to naprawdę tutaj, jak na takie warunki, bardzo, bardzo te papryczki się udały, które posadziłam w zasadzie od niechcenia. No i zobaczcie, już banany te bardzo takie duże wędrują do garażu. Częściowo oczywiście poobcinam liście, tak, to wszystko, no czy to wszystko, chciałam powiedzieć, że tutaj lecą liście z drzew. No już nie ma takiego porządku, jak był zawsze u mnie latem, co jest oczywiste. Ale takie liście, wiecie, też mają swój urok, na pewno też się bardzo przydadzą na kompost, jakby chociaż nawet, wiecie, na docieplenie tego bananowca Musabasio, ponieważ on nie będzie wykopywany, tak, jako jedyny bananowiec. Tutaj mam jednego, słuchajcie, i tu mam drugiego, zobaczcie, no z takich maleńkich sadzoneczek tegorocznych, takie mutanty mi wyrosły, ja je obetnę i zrobimy im po prostu budy i właśnie z wykorzystaniem spadających liści zasypiemy, co tam będę miała, ocieplę, ale to wam pokażę, nakręcę osobny film, już tak na spokojnie. Zobaczcie, kochani, to wszystko, o, zobaczcie, jak to jest już potargane przez wiatr. No jest ciemno, ale zobaczcie, jakie to są potężne rośliny. One mają minimum po 5 metrów. Tamte wrześniowe, znaczy na koniec września, to był ten taki przymrozek, to troszeczkę liście im ściął, dlatego one są takie, no takie jakie są, tak, ale pomimo to, no te kolosy to są tak silnymi roślinami. Zobaczcie, szkoda tych kolokazji tu obcinać, ale właśnie to rośnie w donicy, więc to zatargamy zaraz z mężem do szklarni. Mam nadzieję, że im pomoże, ale chcę wam jeszcze tylko pokazać. O, zobaczcie, kochani. Zobaczcie, kochani, to jest korm. One już tutaj się przechylają. Widzę, że wszystkie w stronę garażu i chyba krzyczą: my chcemy do garażu, my chcemy do garażu, mamy dość. Zobaczcie, jakie to są rośliny potężne. No potężne, naprawdę potężne. No i teraz wykopanie tych moich najstarszych bananowców nie będzie taką prostą sprawą, no bo jak wam mówię i sami widzicie, jak to wygląda, jeszcze wiecie, wykopanie jak wykopanie, ale zaniesienie tego do garażu to jest ogromny ciężar. Podejrzewam, że każdy z nich waży po jakieś 300 kilogramów. Oczywiście ja większość tych liści poobcinam. No moi drodzy, zobaczcie tutaj, nawet jeżeli chodzi o każdy osobny liść z moją dłonią, tak, z moją ręką. O, drugi to samo. I w zeszłym roku mąż z chłopakami, tak, moimi, zanosili te rośliny na pasach. Na pasach w czterech ledwo dali radę. No zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Mam nadzieję, że udaje się, słuchajcie, no, schować bez większych problemów. I jeszcze tutaj zobaczcie, jak to wygląda od strony furtki. No ciemno, ciemno, moi drodzy, ale naprawdę, no dni są teraz tak krótkie, że no nie da się nakręcić tego wcześniej, tym bardziej jak się pracuje. I zobaczcie, kochani, taki szpaler z bananowców, chociaż już część jest zabranych, zobaczcie, ile ja tego mam. To wszystko jest i te kanny tak samo do wykopania, tak. Tego jeszcze mam bardzo dużo. Jak ja to wszystko pomieszczę? Jak zwykle, nie wiem. Ciągle się zastanawiam, znaczy ciągle, co roku się zastanawiam, jak ja sobie z tym poradzę. Kordelina jaka wielka, zobaczcie, urosła. No kawał kordeliny. Tak. Ja już nie mówię, zobaczcie o tej kolokazji. No po prostu zobaczcie, jakie ona ma, jaką ona ma podstawę, jaką ona musi mieć wielkie cebule, bo to jest roślina taka cebulowa, tak, którą akurat się
bardzo łatwo przechowuje, bo to, te wszystkie liście się właśnie ścina i same cebulki, które tu są w ziemi, z których wyrasta ta kolokazja, tak, je się można oczyścić z ziemi i przetrzymywać, tak jak wiecie, właśnie kanny, dalie. I tutaj akurat nie ma problemu, natomiast te liściory też ma, no zobaczcie jakie ma te liściory, tak. Jeszcze tutaj, moi drodzy, chce mi zakwitnąć dalia, tak. Zobaczcie, takiej niedużej donicy jest i chyba też ją schowam do szklarni. A co, pocieszę się jeszcze kwiatuszkiem przez jakiś czas. Czy tymi kwiatuszkami, chociaż liście już no, żółte, ona i sucho tu ma ostatnio, ja w ogóle nie podlewałam, bo i nie miałam czasu, tak. Rączniki też, no piękne, porosły w tym roku, na szczęście nie takie wielkie jak w zeszłym roku, tylko takie akurat na wysokość, więc też mniej problematyczne są po prostu, no były tego sezonu, tak, prysznic oczywiście też do schowania, woda do odłączenia. Dobra, moi drodzy, ja się biorę dalej i zaraz wam pokażę, co jeszcze zdążyłam dzisiaj zrobić. Ten kolos też następny, też się pokłada w stronę garażu. Zobaczcie, no w stronę garażu się przechylił. Chyba chcą już iść palulu po prostu. Dobra, ja robię i potem się zobaczymy. No i jesteśmy z powrotem w szklarni, oczywiście dnia kolejnego, bo ja wczoraj, jak to zawsze, śmieję się, że narobiłam się jak bury osioł, no i nie dałam nic rady więcej nagrać, po prostu zamknęłam szklarnię, poszłam do domu i tyle, ale dzisiaj, moi drodzy, zobaczcie, pokażę wam tą kordelinę australijską, którą właśnie wczoraj wykopałam. I wczoraj też wrzuciłam wam shortsa na jej temat, żeby pokazać, jaki ma system korzeniowy, że naszykowałam sobie na nią, wiecie, taką doniczkę dosyć sporą, mimo wszystko ona była za mała, bo korzeń no dość potężny, ona już zobaczcie, jaki ma ten swój pień, taki naprawdę już, wiecie, taki już, no taka drzewiasta już się zrobiła. Ja ją mam drugi rok bodajże, słuchajcie, no i tak mi pięknie właśnie urosła, no i niestety urwałam ten korzeń przy wykopywaniu, siłowałam się z nią, wam powiem, no ale jak widzicie, udało mi się ją posadzić do donicy. Mam nadzieję, że z uwagi na to, że właśnie tak naruszyłam jej poważnie ten korzeń, no nic jej nie będzie, tak? Natomiast w przyszłym roku będę musiała coś innego pomyśleć, no bo ona będzie jeszcze większa, no i wiadomo, jeszcze trudniejsza po prostu w przesadzeniu ją na zimę, tak? No ale dobrze, moi kochani, zobaczcie właśnie, jak ta moja szklarnia teraz wygląda. No dżungla, dżungla totalna. Tutaj też właśnie przyniosłam te moje najmniejsze bananowce, które mi się zmieściły do tej szklarni. Natomiast, tak jak już mówiłam wcześniej, reszta wędruje do garażu. Jeszcze się pocieszę troszeczkę właśnie liśćmi tej kolokazji. O, no bo to akurat no, rośnie w donicy, tak, drugi sezon. I... no i śmiało można sobie jeszcze tutaj przetrzymać. No i właśnie mój telefon dostał z liścia. W garażu już stoją takie cztery większe banany od tych, co mam w szklarni. Są już wykopane, natomiast mam jeszcze trzy, te olbrzymy, takie wam pokazywałam, do wykopania i do zaniesienia do garażu. Brugmansję tą moją też dużą, no też olbrzymią, tak, którą oczywiście przytnę bardzo mocno, żeby nie sprawiała większych problemów w zimowaniu i no, przeniesieniu ją do garażu. Może ją jeszcze tutaj na jakiś czas przyniosę, ale chyba raczej nie, bo ona jest za bardzo taka, wiecie, rozkrzaczona, za bardzo, no...
no za dużo miejsca by tu zajmowała, więc od razu zaniosę do garażu. Oczywiście jeszcze sporo kolokazji, dali i oczywiście kan jeszcze jest w gruncie. Ale tutaj to ja się tak nie martwię, bo wiecie, jak przymrozi te liście, to nic nie szkodzi. Najważniejszy jest dół, czyli korzenie, cebule, kłącza tych roślin, więc tutaj nie ma tam, wiecie, większego zmartwienia. Natomiast ja upycham do tej szklarni wszystko, co się da. Mój mąż to zawsze się śmieje i mówi, że ja jestem mistrzem w upychaniu. Właśnie w upychaniu, słuchajcie, różnych rzeczy, nie tylko roślin, i że wszystko mi się wszędzie pomieści. No tak jest, moi drodzy, już z latami, z biegiem lat, tak, człowiek... No uczy się takiej wprawy, tak? Bo zobaczcie, co ja tu mam w ogóle w tej szklarni jeszcze. No, niektórzy z was wiedzą, ale może od tej strony wam pokażę. Tutaj stoi taki mały foliaczek. U mnie to zawsze, wiecie, co jakiś czas jest no, inna organizacja, dlatego że ta szklarnia, no... jak do tej pory służyła mi cały rok. Czy w tym roku będę dogrzewała, ogrzewała? Nie wiem jeszcze, kochani. Natomiast na razie poprzynosiłam tutaj, co mogłam, bo wiadomo, te rośliny czym dłużej mają po prostu widno, światło, tym no lepiej się przechowują, lepiej no lepiej się czują, tak, w takich warunkach po prostu. Jak widzicie, z oddali mam tam stół roboczy, mam różne tutaj urządzenia do ogrzewania w razie czego, nawet jakieś kapotki tam wiszą, jakby było mi chłodno, czy jest mi chłodno, to po prostu zakładam. No i dalej pracuję, bo ja uwielbiam tu przebywać. Kochani, po prostu uwielbiam. To jest moje centrum, centrum dowodzenia ogrodem. No i tutaj mam te baloty z grzybnią boczniaka, co wam też pokazywałam na jednym z moich shortów. No zobaczymy, co z tego będzie. W zeszłym roku uprawiałam zimą, miałam 3 te baloty, miałam również grzybnie shiitake i jeszcze inne przeróżne. Słuchajcie, po prostu ja miałam taki wysyp grzybów, że szok, naprawdę, tak mi to wszystko no, oprodziło. No i zobaczcie, co jest dowodem na to. Ja nie wiem, co tam rośnie, bo to już rośnie któryś raz z kolei. Takie coś podobne do kani. Ten grzybek po prawej stronie jest taki zdeformowany, ponieważ było to przyciśnięte właśnie workiem z ziemią. Ja odsunęłam, patrzę, a tu znowu jakieś grzyby. Czy to jest kania? Chyba raczej nie. Coś podobne do kani. Nie przyglądałam się bliżej. Po drugiej stronie szklarni, czyli na zewnątrz, też rośnie taki właśnie grzybek. A może wam pokażę. Słuchajcie, chodźcie, pójdziemy na chwilę. No i zobaczcie, tutaj właśnie na zewnątrz, na rabatce przy szklarni, tutaj właśnie tak jakby no naprzeciwko tamtych grzybków wyrasta po tej stronie kolejny, no bardzo podobny do kani, ale ja nie wiem, co to jest, na pewno nie będę tego jadł, albo nie będę ryzykować. Natomiast latem, słuchajcie, przy wejściu do szklarni normalnie miałam pieczarki, wyrosły mi pieczarki i to takie dorodne, to były pieczarki na 100%, bo ja i pieczarki uprawiałam. I mój ogród w niektórych miejscach jest naprawdę bardzo mocno przyrośniętym grzybnią, co jest chyba raczej no, dobrym znakiem, tak? No i tu przy tych skrzyniach rosną mi też różnego rodzaju psiobety. Już wychodzą mi tutaj na tą kostkę ażurową i pod skrzynią tam, zobaczcie, i tutaj i w skrzyni też tutaj pod tą chryzantemą, zobaczcie. Ja nie wiem, co to za psiobety są, co to w ogóle jest za grzyb. Może ktoś z was wie, to niech napisze mi w komentarzu. No i tu, kochani, też takie coś wyrosło. Tak, dobra. No i jesteśmy znów w szklarni.
I tu mam te papryczki habanero, które posadziłam z tych palet do doniczek. Czy je zabiorę do domu potem? Nie wiem. Też się zastanowię. Jeżeli je będzie atakował przędziorek, to natychmiast się pozbędę tego. Ale to jeszcze, wiecie, u mnie to jest wszystko jeszcze tak do przemyślenia, tak? Tam w tym słoiku z wodą rośnie sobie monstera, którą w zeszłym roku załatwiła mi moja kotka Tosia, tak? I tak, słuchajcie, wzięłam te patyki, łodygi same, praktycznie włożyłam do słoika z wodą i zobaczcie, jak ładnie odbiła i sobie rośnie i pewnie niedługo posadzę do doniczek, tak? Tutaj też, o, przyniosłam sobie oregano, pietruszka naciowa, też bardzo fajnie się ma. Tutaj stolik na stoliku, ten stolik z ogrodu, stał ten stolik tam, jak pamiętacie, przy oczku, tak? Teraz już jest tutaj, schowałam i też się przydaje właśnie na rośliny, tak żeby je piętrowo poustawiać. Tutaj trzymam bazylię na nasionka, tam mam drugą. O, i będę miała tych nasion bardzo dużo. I zobaczcie, tutaj dalej też pietruszka naciowa, także teraz jak znalazł, fajnie sobie wszystko rośnie. Seler korzeniowy przyniosłam sobie tutaj, dlatego że w tym worku wcale mi no te bulwy nie urosły za duże, natomiast będę miała nanać, więc niech sobie rośnie. Pewnie jak miną te przymrozki, to go z powrotem wystawię na zewnątrz. No i jak widzicie, zbieram cały czas papryki. Zaraz sobie jeszcze pozbieram resztę dojrzałych. Tu mam jeszcze dwa arbuzy mi zostały. Tak, w listopadzie będę jadła swoje arbuzy, które są przepyszne. Dobrze, kochani, tyle na dzisiaj. Oczywiście filmik z przesadzania sansevierii pojawi się być może już w tym kolejnym tygodniu. Zobaczymy, jak znajdę czas, ale filmik na pewno będzie, pojawi się w niedługim czasie, także bądźcie cierpliwi, czekajcie. Wiem, że wielu z was uwielbia te rośliny, wręcz kocha, ja tak samo, a mam je no takie dosyć okazałe, będę przesadzała, więc oczywiście wam wszystko pokażę. Tyle na dzisiaj, kochani. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.